Nazywam się Maciej Trusiak, pracuję na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki. Zajmuję się mikroskopią holograficzną, którą wykorzystuję do badania żywych komórek. Żywe komórki są przezroczyste i nie widać ich pod normalnym mikroskopem, dlatego stosujemy tak zwaną mikroskopię fazową, która pozwala nam podejrzeć żywe komórki bez ingerencji. Jakiej ingerencji? Normalnie na całym świecie wykorzystuje się znakowanie fluorescencyjne. W projekcie finansowanym przez IRC będę zajmował się mikroskopią bezsoczewkową. Jeżeli zrezygnujemy z wykorzystania obiektywu mikroskopowego, możemy wykorzystać obrazowanie w dużym, szerokim polu widzenia. Dlaczego szerokie pole widzenia jest tak istotne? Dlatego, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo odkryć naukowych, bo z tych mikroskopów będą korzystali biolodzy, biomedycy, którzy będą oglądać swoje komórki. Im więcej komórek naraz będą mogli zaobserwować, tym większa jest szansa, że jakieś ciekawe zjawisko będą mogli zarejestrować i później przeanalizować w swojej pracy. Jeżeli chodzi o pole widzenia, to jeden mikroskop bezsoczewkowy, który planujemy rozwijać na Wydziale Mechatroniki, będzie działał w podobny sposób co 12 tysięcy mikroskopów, które są teraz komercyjnie dostępne, jeżeli byśmy ułożyli je, co jest niemożliwe, obok siebie. Sam fakt, że obrazujemy wiele komórek, nic nam nie da, jeżeli nie będziemy mogli zobaczyć, co w tej komórce się dzieje, więc wysoka rozdzielczość jest nam bardzo potrzebna. Jak planuję pokonać barierę rozdzielczości? Chciałbym wykorzystać promieniowanie w głębokim nadfiolecie. Dlaczego głęboki nadfiolet? Gdyż krótka długość fali koreluje bezpośrednio na zasadach fizyki opisanych jeszcze przez Abbego wiele lat temu, koreluje z wysoką rozdzielczością. To są neurony, które obrazowaliśmy właśnie w układzie mikroskopu holograficznego i uzyskaliśmy trójwymiarowy rozkład współczynnika załamania. A co planujemy, to żeby oglądać właśnie takie komórki w jak największym polu widzenia, z jak najwyższą rozdzielczością i w trzech wymiarach, żeby bez dodatkowych znaczników móc w tym przypadku na przykład wiedzieć, czy sygnał elektryczny z jednego neuronu dociera do najbardziej skrajnego neuronu w naszej próbce. My chcemy te komórki podglądać w jak najbardziej dyskretnym sposób, żeby móc powiedzieć coś o nich natywnych zachowaniach. Bez żadnego stresu, czy to fotochemicznego stresu, czy związanego z barwieniem, czy związanego z długą ekspozycją na promieniowanie. Bezsoczewkowa mikroskopia holograficzna jest bardzo prosta do implementacji sprzętowej, bo układ zawiera jedynie źródło światła, próbkę i detektor, który rejestruje rozogniskowaną próbkę i używamy następnie algorytmów numerycznych do powrotu do płaszczyzny ostrości, w której rejestrowana jest próbka. Pojedynczy hologram zarejestrowany w płaszczyźnie detektora daje efektywnie pole powierzchni, które można porównać do dziesiątek obrazów zarejestrowanych standardowymi technikami mikroskopowymi. To jest chyba główna motywacja projektu NanoLens, aby biologom i biomedykom dostarczyć narzędzie, które będzie proste, które będzie kompaktowe, które będzie można z powodzeniem wstawić nawet do komory inkubacyjnej. Holografia optyczna od lat jest jedną z głównych dziedzin, które realizujemy na Wydziale Mechatroniki i zajmując się tym od lat zdobyliśmy bardzo dużo cennych doświadczeń. Te doświadczenia przełożyły się na budowę szeregu unikalnych urządzeń w postaci mikroskopów holograficznych, a do tego dołączyły nowe urządzenia bezsoczewkowe, które będą rozwijane w tym projekcie. Trzymam kciuki za realizację i jak najlepsze wyniki.